Nazywam się Dawid Zieliński, jestem prezesem Columbus Energy i zapraszam wszystkich serdecznie na EuroPower, konferencję od 28 do 29 kwietnia, na której Columbus również jest jednym z uczestników. No i pogadamy właśnie o blockchainie, o digitalizacji, o nowoczesnej energetyce, o elektromobilności i spróbujemy się zastanowić nad tym, czy to wszystko w Polsce ma sens. Digitalizacja sama w sobie jest to proces, który polega na tym, że coś, co do tej pory miało formę analogową, czyli formę, którą znamy no, z życia codziennego, na przykład książka telefoniczna, staje się, przybiera nową formę, jest od teraz cyfrowe, czyli na przykład mamy książkę telefoniczną zapisaną w formie kontaktów w telefonie. Czyli nie mamy tego fizycznie na półce w domu, tylko mamy coś, co jest zapisane po prostu komputerowo. Zawsze energetyka wykorzystywała technologię, bo sama energetyka sama w sobie jest technologią. Natomiast rzeczywiście nowoczesna energetyka wykorzystuje coraz więcej ciekawych rozwiązań, również cyfrowych. Na całym świecie stosuje się już w tym momencie inteligentne liczniki. To taka najprostsza forma, najbardziej dostępna dzisiaj, którą możemy mieć styczność. Nawet ostatnio w Polsce zostało wydane chyba, jeżeli już pamiętam, albo ustawą, albo rozporządzeniem, takie działanie, które ma spowodować, że wszystkie liczniki w Polsce będą nie tylko inteligentne, że będą potrafiły mierzyć i wysyłać te liczby, ile tej energii pobraliśmy czy oddaliśmy do sieci internetowo, ale również ciekawa rzecz w tym jest taka, że ten licznik będzie się mógł łączyć poprzez Wi-Fi czy poprzez Bluetooth, przez jakieś takie nazwijmy to radiowe sygnały z wszystkimi urządzeniami w domu, z pralką, z lodówką, z alarmem i ten licznik będzie de facto mógł powiedzieć, że jeżeli dostanie na przykład sygnał z energetyki, że teraz jest tania energia, czy tej energii mamy dużo, bo na przykład dużo panele fotowoltaiczne produkują, to wtedy należałoby taką pralkę włączyć, czy na przykład kostkarkę do lodu i wtedy wyprodukować lód, bądź zasygnalizować aplikacją na przykład użytkownikowi w domu, że to jest na przykład czas, żeby włączyć żelazko, czy na przykład nawodnić trawnik. Myślę, że to jest super temat, dlatego że z punktu widzenia tylko jednego domu to może być nie do końca istotny element, natomiast z punktu widzenia, jeżeli będziemy mieć tych liczników no po prostu kilkanaście czy kilkadziesiąt, za chwilę milionów i będziemy mogli tym inteligentnie sterować, oczywiście dbając o wolność obywatelską, tak? No żeby nam tutaj nikt nie wyłączył telewizora podczas transmisji Ligi Mistrzów. Natomiast fakt jest taki rzeczywiście, że to może dać dodatkowe możliwości w całym temacie inteligentnych domów. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ta energetyka, która kiedyś była analogowa, czyli nie cyfrowa, dzisiaj staje się coraz bardziej zdigitalizowana właśnie, czyli możemy sobie powiedzieć to w ten sposób, że dzisiaj my nie wiemy, która energia jest czyja. Jeżeli ją produkujemy z modułów fotowoltaicznych, czy zużywamy, de facto magazynując energię w pompie ciepła, to my nie wiemy, którą energię magazynujemy. Czy tą, załóżmy, produkowaną w kopalni, przez węgiel w elektrociepłowni, czy na przykład wyprodukowaną przez sąsiada, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. No, te nowe narzędzia, oprócz inteligentnych liczników, jak na przykład blockchain, jak tokenizacja energii, czyli inteligentne oznaczanie jej w systemie rozproszonym, daje nam kolejne możliwości. Właśnie to są te możliwości no, niesamowite. Na przykład oznaczając energię, którą ja produkuję w moich modułach fotowoltaicznych, w czasie rzeczywistym mogę na przykład oznaczyć, że tą energię, którą produkuję w tym momencie, odbieram na przykład w samochodzie elektrycznym na drugim końcu Polski. Albo na przykład mogę ładować sobie magazyn energii w domu, później ten magazyn rozładować w momencie, kiedy energia w sieci jest droga, czyli korzystać z tańszej energii, którą mam swoją zmagazynowaną, ale to wszystko trzeba oznaczać. Oznaczać to znaczy, takie jest nowe popularne słowo, angielskie tagować,
czyli dokładnie każdą kilowatogodzinę powiedzieć, ok, to jest moja kilowatogodzina, którą sobie w tym momencie produkuję, dokładnie śledzę, wiem, co chcę z nią zrobić, wykorzystuję ją, tak jak powiedzmy mam na to ochotę, albo na przykład mogę ją sprzedać, tak, i wtedy wiem, że ją sprzedałem w tym momencie, to wtedy Kolumbus na przykład powie, ok, za taką i taką cenę można to sprzedać na giełdzie, towarowej giełdzie energii i po takiej cenie według umowy się rozliczamy. No jest mnóstwo ciekawych, nowoczesnych możliwości, które właśnie digitalizacja oferuje użytkownikom, którzy nie muszą tego wszystkiego rozumieć, umieć, nie muszą zakładać jakichś portfeli blockchainowych. Po prostu wystarczy, że korzystają z prostej aplikacji, a cały ten system działa z tyłu jak telefonia komórkowa. Tak? Korzystamy z telefonu, ale nie wiemy, jak dużo informatyki tej digitalizacji jest z tyłu. Ten cały blockchain, czyli to słowo, które też wiele osób wykorzystuje, czy to do spekulacji, czy do, nazwijmy to, marketingowego podejścia do różnych rozwiązań, my mówimy wprost, że korzystamy z blockchainu tylko z jednej bardzo prostej dzisiaj funkcjonalności. Oczywiście będzie się to rozwijać, ewoluować, ale dzisiaj ta funkcjonalność polega na tym, że jeżeli ja chcę się dowiedzieć, co się dzieje z moją energią, czy energią, którą produkuję, czy zużywam, czy magazynuję, to muszę to gdzieś tą informację zapisać, tak jak na kartce papieru. Muszę wpisać, że o 11.45 sekund 8 zapisuję informację, że z moją energią stało się to i to i to. Okay? I jeszcze od tego dopisuję saldo, tyle mam tej energii. No i teraz, jeżeli ja sobie to zapiszę, albo na przykład zapisałby sobie to operator sieci dystrybucji, czyli jakaś popularna spółka energetyczna, no to taki konsument to nie ma do końca zaufania do tego, czy to, że to zostało tam zapisane, to czy na pewno dobrze było zapisane, czy czasem gdzieś ktoś tego nie zaokrągli, albo czasem w drugą stronę ten licznik nie policzy. Często się tak zdarzało w przeszłości, jak były jeszcze starego typu liczniki, że jak instalacja fotowoltaiczna produkowała energię i oddawała do sieci, to liczniki starego typu zaliczały, że użytkownik konsumował energię, a nie oddawał do sieci. No, dużo takich baboli było. A właśnie blockchain oferuje ten zapis cyfrowy, czyli tą, nazwijmy to, komórkę w bazie danych, w taki sposób, że to nie jest zapisywane tylko i wyłącznie na jednej kartce papieru, ale można powiedzieć, że jest to zapisywane na tysiącach, jak nie za chwilę dziesiątkach tysięcy w naszym systemie kartek papieru równolegle. Czyli nawet jakby ktoś chciał na tej jednej kartce zmienić, to jest tysiące innych kartek, które mają tą informację zapisaną i nie da się po prostu tego skasować. Blockchain też działa w taki sposób, że każda kolejna informacja do tej kartki papieru jest dopisywana w taki sposób, że zapisywana jest jako kolejna informacja, czyli chcąc odczytać cokolwiek z tej kartki, musimy się liczyć z tym, że nic do tyłu nie można zmienić. Okay? Powoduje to, że można tak powiedzieć prostymi słowami, że jest to informacja, którą nie da się w praktyczny sposób skasować. Okay? Jeżeli my tą informację mamy zapisaną, to nie da się skasować. A jak nie da się skasować, to nikt nam nie powie, że było coś inaczej albo że licznik energię policzył w drugą stronę. To jest przewaga tego blockchainu. Natomiast oczywiście oprócz elementu zaufania, tak, czyli dającego pewność stuprocentową konsumentowi, prosumentowi, użytkownikowi energii, czy samochodu elektrycznego, czy magazynu energii, czy fotowoltaiki, co się dzieje z tą energią, która w jego punktach poboru, czy w obszarze jego działania jest używana, to dodatkowo ten blockchain daje nam możliwość wymiany energii między użytkownikami. Czyli jeżeli my powiemy tak, zapisujemy sobie w tym całym systemie blockchainowym, że pan Kowalski ma 100 kWh nadwyżki, powiedzmy, że szwagier pana Kowalskiego ma, powiedzmy, no, nie ma fotowoltaiki, czyli musi kupować energię z sieci, to pan Kowalski może powiedzieć, wiesz co, szwagier, to ja ci tą energię podaruję, sprzedam, pożyczę. Tak? Dużo tutaj różnych opcji może być. No i my jako Kolumbus i też dzięki systemowi blockchain możemy śmiało i precyzyjnie zapisywać, że na przykład on mu pożyczył 69 kWh
Dzięki temu jesteśmy pewni, jak te kilowatogodziny chodzą i użytkownicy też są pewni, bo jest to zapisane właśnie w systemie rozproszonym na właśnie bazie danych opartej o technologię blockchain. Trudne słowo, popularne, kojarzone w większości tylko z bitcoinami, a tak naprawdę sam system informatyczny i idea, która za tym stoi, jest niesamowita i warto ją rozwijać i kontynuować jakby wdrażanie nawet w bardzo prostych rzeczach, bo dzięki temu będziemy mogli za chwilę dokładać kolejne funkcjonalności. Jeżeli za chwileczkę kilkadziesiąt tysięcy osób będzie w tym systemie i będzie korzystać z naszej usługi Prąd jak Powietrze, to będziemy mogli dokładać kolejne fantastyczne usługi, o których no, za wiele nie będziemy dzisiaj zdradzać, żeby trudniej było naszym konkurentom kopiować nas. Natomiast rzeczywiście nasze pomysły i wdrożenia i ułatwienia całkowicie za darmo dla wszystkich naszych klientów idą naprawdę niesamowicie daleko. Wszystko w swoim czasie, ale będzie to bardzo ciekawe 2021-2022 rok. Elektromobilność dzisiaj jest na takim ciekawym etapie, gdzie no, Niemcy rzeczywiście i Skandynawia w Europie dominują. Koncerny motoryzacyjne decydują się na to, żeby czy to w perspektywie 5, czy 10, czy 15 lat kompletnie wyeliminować produkcję samochodów spalinowych. Ceny magazynów energii, które są używane w samochodach elektrycznych, tanieją i to cały czas logarytmicznie. Więc jesteśmy naprawdę w bardzo ciekawym punkcie historii, w którym wydaje mi się, że za 20 lat czy 30 ciężko będzie dostrzec nowy przynajmniej samochód spalinowy, a używane to raczej będą chyba kolekcjonerskie, bądź dla osób, które chcą gdzieś zachować ten element historii motoryzacji. Natomiast fakty są takie, że elektromobilność w Polsce jak zawsze wszystkie technologie, tak samo było z fotowoltaiką, tak samo było myślę, że z wieloma technologiami innymi, Polska kilka lat zawsze za tymi naszymi zachodnimi sąsiadami, jeżeli chodzi o skalowanie tych procesów gospodarczych, jesteśmy. Czasem 3 lata, czasem 8 lat. Mi się wydaje, że tutaj takie 3-4 lata za Niemcami będziemy rozwijać elektromobilność. Z kilku powodów. Jednym z powodów jest to, że jednak technologia potrzebuje się zamortyzować, czyli musi być troszkę tańsza. Samochody elektryczne już tanieją. Rozwój infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych również się bardzo rozwija. Mają być teraz dotacje. Narodowy Fundusz to ogłosił, że będzie 800 milionów złotych dotacji na ładowarki do samochodów elektrycznych dla biznesu. Więc no, my stoimy w szrankach, czekamy na to, aż te dotacje ruszą, a wtedy nasi klienci biznesowi, myślę, że lawinowo będą montować stacje ładowania. A jak do tego technologia blockchain się przyczyni, jak to pomoże? No na pewno nasze ładowarki, oprócz tego, że są takimi samymi ładowarkami jak inne, mają inny rodzaj oprogramowania, mają właśnie te dodatkowe usługi, jakimi jest połączenie technologią blockchain ładowarek z domami, z blokami, z przedsiębiorstwami, z instalacjami fotowoltaicznymi, z farmami fotowoltaicznymi, z magazynami energii. I to daje niesamowitą przewagę, żeby właśnie ładowarkę od Kolumbusa zamontować, zamiast ładowarkę po prostu, nazwijmy to, od konkurenta. A nasze ładowarki mają jeszcze jeden ciekawy plus i wydaje mi się, że dzięki temu też elektromobilność w Polsce może troszkę pójść bardziej do przodu. Kolumbus przy ładowarkach DC, czyli tych szybszych, zawsze oferuje klientowi dwie możliwości, czyli albo klient sam inwestuje w ładowarkę, albo razem z Kolumbusem 50-50. Czyli dla każdego, kto chce postawić ładowarkę, Kolumbus może być współinwestorem właśnie w takim przedsięwzięciu.